Czołem wszystkim, tu Darek Rybacki, a wy oglądacie drugi w historii mojego kanału film z cyklu Indagacje i Response, czyli Q&A po staropolsku. Wielkie dzięki za wszystkie nadesłane pytania, na część z nich już zaraz postaram się odpowiedzieć. Fizi pyta, jakie kanały z podobną tematyką pan śledzi? Jaki jest pana ulubiony? Oczywiście nie tylko polskie. Słuchajcie, muszę wam się przyznać, że ja nie śledzę za dużo historycznego YouTube'a, a to dlatego, bo nie chcę zbytnio sugerować się pracą innych i boję się, że kiedy zacznę oglądać tak bardzo konkretnie jakiś kanał, no to siłą rzeczy będę przejmował cudze pomysły i będę robił to tak trochę podświadomie. Więc generalnie historycznego YouTube'a nie oglądam zbyt wiele. Nie ukrywam, że bardzo lubiłem oglądać Jędrka. Teraz obecnie chyba już nie publikuję swoich materiałów, ale Jędrek miał w sobie takie zacięcie opowiadacza, które mi bardzo odpowiadało i to był chyba mój ulubiony historyczny YouTuber. Za to uwielbiam oglądać YouTube'a, kanały YouTube'owe, które nie dotyczą historii, a dotyczą innych rzeczy, którymi się interesuję. I na przykład z takich kwestii to bardzo lubię oglądać kanały motoryzacyjne, bo interesuję się właśnie samochodami. Oczywiście nie jest to tak wielka pasja jak historia szeroko rozumiana, ale rzeczywiście te samochody budzą moje zainteresowanie. Dlatego najczęściej na YouTubie śledzę właśnie takie kanały jak Zachar Off, takie kanały jak Motodoradca, jak M4K i pewnie jeszcze kilka innych. Użytkownik Marview pyta, czy jesteś po historii? Chyba wspominałem już o tym w poprzednim Q&A-u, ale najwyżej to powtórzę. Otóż nie skończyłem historii, jestem po filologii polskiej i dziennikarstwie. Jeżeli mam problemy takie czysto metodologiczne, to pytam mojej żony, która kończy właśnie doktorat z historii i historii sztuki, także w domu mam specjalistkę z odpowiednim papierem, a ja zajmuję się tym czysto hobbystycznie i robię to już od bardzo, bardzo dawna. Patryk pyta, czy kiedyś wyjdziesz poza okres I Rzeczpospolitej na kanale? Szczerze mówiąc, to na początku, kiedy projektowałem sobie w głowie Encyklopedię Staropolską, to miał być to taki cykl filmów, który będzie dotyczył z jednej strony Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli tego okresu, który mnie najbardziej interesuje, a z drugiej strony okresu międzywojennego. I to był właśnie taki pomysł, żeby pokazywać te dwie epoki, które są troszkę na polskim YouTubie zaniedbane. Aktualnie publikuję głównie filmiki dotyczące właśnie I Rzeczpospolitej, ale nie wykluczam, że w przyszłości wyjdę poza te ramy. Nie chcę za bardzo się rozdrabniać na różne tematy, bo chcę osadzić się w tej mojej niszy staropolskiej i w niej raczej pozostać, ale wycieczki właśnie szczególnie do międzywojnia, może czasem do średniowiecza, takiego scenariusza absolutnie nie wykluczam. Patryk pyta. Nie irytuje Cię sytuacja z Patronite'em? Mam na myśli to, że widać ogrom pracy włożony w content, który tworzysz, a nawet 1% subskrybentów nie docenił tego symbolicznym wsparciem. Słuchaj, Patryku, w ogóle mnie to nie irytuje. Jestem bardzo szczęśliwy, że te kilka osób zdecydowało się na wsparcie mojego kanału. Jeżeli mówimy już o kasie i o tym, co mnie może trochę, no irytuje to za mocne słowo, ale budzi moje takie zdumienie, to raczej polityka YouTube'a wobec twórców, bo no, dziwi mnie trochę to, że mimo, że YouTube jest taką ogromną platformą, to tak naprawdę z tych reklam YouTube'owych zarobki są śmieszne. W moim przypadku to jest jakieś 4 zł miesięcznie. Zdaję sobie sprawę, że mój kanał jest malutki, ale wiem też z rozmów z innymi osobami tworzącymi w internecie, że nawet jeżeli ma się kanał rzędu 100 tysięcy, 200 tysięcy subskrybentów, to te zarobki z YouTube'a, czysto z YouTube'a są bardzo niskie i to wydaje mi się troszeczkę nieuczciwe, bo chociaż YouTube rzeczywiście udostępnia platformę, to jednak gdyby nie twórcy, to YouTube'a by tak naprawdę nie było, a mam wrażenie, nie poparte żadnymi dowodami, nie sprawdzałem tego jakoś dokładnie, ale mam takie wrażenie, że jednak YouTube tym tortem, który ma dzięki reklamodawcom, dzieli się bardzo nierówno i raczej zdecydowaną większość tych kwot, które zarabia na reklamach, zagarnia jednak dla siebie. Także to jest troszkę smutne, ale jeśli chodzi o Patronite'a, to ja bardzo, bardzo dziękuję za to wsparcie, które od Was uzyskałem i naprawdę jesteście wielcy. Dzięki Wam mogę po prostu kręcić kolejne materiały i mam nadzieję, że to grono mecenasów będzie się powiększało.
André 2000 pyta, co to za medalion na czapce? Chodzi ci zapewne o ten medalion w cudzysłowie, bo to tak naprawdę nie jest medalion, tylko to jest moneta. To jest ort gdański z wizerunkiem Zygmunta III Wazy. Oczywiście jest to replika, bo nie podziurawiłbym oryginału po to, żeby przyczepić go sobie do czapki. Nie ukrywam, że marzyła mi się jakaś moneta, która związana by była jednak ze Stefanem Batorym, moim ulubionym władcą z interesującej nas epoki, ale nie mogłem takiej znaleźć, więc zdecydowałem się na przyczepienie właśnie Orta Gdańskiego, bo jest to taka moneta, która jest związana z Prusami Królewskimi, z Pomorzem i stwierdziłem, że po prostu fajnie na tej czapce mojej się odnajdzie. Po raz kolejny użytkownik André 2000 pyta. Czasami kręciłeś na tle czegoś, co nazwałbym kącikiem staropolskim. Czy to u ciebie w domu? Może pokazałbyś to? Rzeczywiście było, miałem taki kącik staropolski w swoim dawnym mieszkaniu, które jakiś czas temu sprzedałem, więc nie mogę już wam go pokazać. Było to biurko, półeczka z różnymi starymi książkami, no i nad tym stare mapy, jakieś świeczki. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że teraz kupiłem nowe mieszkanie, nieco większe, także w tym mieszkaniu z pewnością zorganizuję kącik staropolski edycja druga i będzie on pewnie troszkę bardziej atrakcyjny i kiedy już skończę go projektować, doposażać w różne bajery, to z pewnością wam to miejsce pokażę, bo nie ukrywam, że w przyszłości będę chciał nieco więcej materiałów kręcić właśnie z domu ze względu na czas, bo wszystkie takie wypady w różne miejsca no, zajmują sporo czasu, którego ja tak dużo nie mam. Użytkownik Catsplay pyta, jaka jest wasz mości Darku ulubiona formacja wojskowa XVII wieku i dlaczego? Słuchaj, nie mam ulubionej formacji XVII-wiecznej. Wiem, że bardzo wiele osób fascynuje się husarią. Dla mnie temat husarii również jest interesujący, ale nie nazwałbym husarzy moją ulubioną formacją. Dawniej, w czasach rekonstrukcyjnych, bawiłem się w pancernego. I być może ta właśnie formacja jakoś szczególnie mnie interesowała, ale zupełnie szczerze to dzisiaj nie mogę powiedzieć, że no jakaś konkretna jednostka jest moją ulubioną. Mogę za to powiedzieć, że interesuję się piechotą. Mam wrażenie, że ponieważ jazda jest tak mocno wyeksponowana w tej naszej dawnej Rzeczpospolitej, to trochę brakuje miejsca właśnie na piechotę, a piechota to również był interesujący jakiś taki segment wojenny i czasami lubię sobie po prostu poczytać o tych biednych piechociarzach, często zapomnianych. W tych nowszych, rekonstrukcyjnych czasach bawiłem się w takiego królewskiego piechociarza z epoki Stefana Batorego i wyglądało to bardzo fajnie i miało to też swój klimat. Po raz kolejny Catsplay pyta, który polski władca z epoki Rzeczpospolitej obojga narodów jest właściwie ulubionym i dlaczego? No, tak jak wspomniałem już wcześniej, jest to Stefan Batory. Nie będę specjalnie się rozwodził dlaczego, ale wydaje mi się, że to taki władca najbardziej wojenny, nad którym najlepiej też ta fortuna roztaczała swoją opiekę. Miał dużo szczęścia, ale też podejmował według mnie trafne decyzje w okresie, w którym rządził. I też zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie, że gdyby Stefan Batory żył tak długo jak Zygmunt III Waza, to być może historia Rzeczpospolitej Obojga Narodów potoczyłaby się w zupełnie innym kierunku. Niestety rządził jedynie dekadę, więc no, nie zdążył tej Rzeczpospolitej zreformować, a jego następca Zygmunt III Waza, mam wrażenie, no, nie do końca był władcą udanym. Nie jestem też takim człowiekiem, który bardzo krytykowałby Wazów. Mam wrażenie, że to nie jest takie proste i jednoznaczne, ale rzeczywiście Stefan Batory na tle jego następców zdecydowanie się wyróżniał i jest to mój ulubiony władca. I jeszcze raz Catsplay. Kiedy odcinek o religijności szlachty Rzeczpospolitej, o podejściu do innych wyznań, kalwinizmie, kontrreformacji, etc.? Generalnie tych pytań o konkretne odcinki zadajecie bardzo, bardzo dużo, proponujecie wiele tematów. Część na pewno zrealizuję, część zapewne nie. Ja staram się generalnie w swoich materiałach mieszać takie tematy, które wydają mi się nieco bardziej popularne, mówiąc tak językiem PR-owym, które się będą trochę lepiej klikały, w mojej opinii, z takimi, które robię czysto dla misji i z góry wiem, że no one na pewno nie będą cieszyły się jakąś ogromną popularnością. Czy temat religijności zostanie poruszony? Ja myślę, że tak, ponieważ w pobliżu mam bardzo ciekawy zabytek związany właśnie z kontrreformacją, a mianowicie
mianowicie Kalwarię Wejherowską i być może oprowadzę Was po prostu kiedyś po tym zabytku i wtedy będziemy mogli sobie trochę opowiedzieć o postrzeganiu religii w czasach dawnej Rzeczpospolitej. Potężny Dijkstra pyta, jeżeli brałeś udział w rekonstrukcjach, to ile kosztuje taki strój do danej epoki? Wiesz co, to zależy dużo właśnie od okresu, który odtwarzasz. Są epoki trochę tańsze, są epoki trochę droższe. No zdecydowanie takie wczesne średniowiecze jest epoką tańszą w stosunku do na przykład XVII wieku, ale to mówimy bardziej o strojach, bo kiedy przychodzi do broni, do wyposażenia, do zbroi i tak dalej, no to wszystkie epoki są tak naprawdę drogie, ale no rzeczywiście XVII się na tym tle wyróżnia niestety na niekorzyść, bo jest to epoka stosunkowo droga. No o ile takie ubrania, powiedzmy, ten próg wejścia jest po prostu dość drogi, bo o ile takie ubrania wczesno-średniowieczne można stosunkowo tanio sobie uszyć nawet samemu, bo to są proste wykroje, no to samodzielne uszycie żupana jest już wyzwaniem. To już trzeba zlecić raczej komuś, kto się na tym po prostu zna. Po raz kolejny potężny Dijkstra. Skąd pochodzisz? Mieszkam w Rumi, od urodzenia mieszkam w Rumi, 50-tysięcznym prawie mieście położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Gdyni. Jest to moje rodzinne miasto, którego historia jest moją drugą wielką pasją, bo tutaj w swoich stronach jestem bardziej znany właśnie jako taki, powiedzmy, regionalista. No, zajmuję się historią mojego miasta. Nagrałem 24-odcinkowy serial na temat historii Rumi, który nazywa się Śladami dawnej Rumi. Też możecie odnaleźć go na YouTubie, tyle tylko, że nie na moim kanale, a na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Rumi. Także jest to takie moje miejsce na ziemi, którego historię chętnie badam, organizuję spacery na miejscu, jestem mocno związany właśnie ze swoim miastem. Także jakbyście kiedyś byli gdzieś w okolicy i chcieli sobie zobaczyć Rumię, zobaczyć jakieś ciekawe zabytki związane właśnie z moim miastem, to serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego albo na Facebooku, możecie mnie łapać i na pewno się tutaj umówimy. A generalnie ciekawostka jest taka, że w Rumi część z Was na pewno była, ponieważ prawie każdy, kto jedzie nad morze, na przykład na Mierzeję Helską, no to tą naszą Rumię mija, bo tutaj idzie właśnie droga krajowa. Dla nas mieszkańców jest to nieco uciążliwe, ale wiadomo, że no tak już jest, ruch turystyczny idzie właśnie przez Rumię, więc część z Was być może to miasto moje kojarzy. I ostatnie pytanie od potężnego Dijkstry. Czy grasz w jakieś gry na PC, PS, Xbox? Na Xboxie nie grałem nigdy w życiu. Na PlayStation grałem ostatni raz na tej pierwszej takiej szarej skrzyneczce, jak byłem małym dzieckiem. Nie wiem, czy kojarzycie, taka najstarsza, chyba ta pierwsza taka edycja. Natomiast jeśli chodzi o peceta, to ogrywam tak 3-4 tytuły rocznie, czyli nie jestem jakimś zaciętym graczem, ale nie jest to temat jakiś szczególnie mi obcy. Tak jak wspominałem już poprzednio, jestem wielkim fanem uniwersum Gwiezdnych Wojen, Star Wars i w zasadzie wszystkie premiery, które wychodzą gier związane z tym światem, staram się właśnie ogrywać, dlatego niedawno grałem w Jedi Fallen Order, który mi się bardzo podobał, a teraz gram w Star Wars Squadrons. Tyle tylko, że dopiero zacząłem, więc nie mam jeszcze opinii. No i oczywiście czekam na Cyberpunka. Już się troszkę przygotowuję mentalnie, przeczytałem nową książkę Ziemiańskiego, Cyberpunk Odrodzenie, jeszcze jedną książkę, którą już nie pamiętam autora, ale podsumowującą taki ten świat cyberpunkowy, te realia cyberpunkowe, także można powiedzieć, że się mocno hajpuję i no, jestem już gotów na to, żeby pograć w Cyberpunka, sprzęt też jest przygotowany, także myślę, że tam pod koniec roku na kilka tygodni zniknę, mam nadzieję, że nie odbije się to na moim kręceniu filmów na kanał. Także trzymajcie kciuki, żeby gra mi się spodobała, ale też nie wciągnęła mnie tak całkowicie. Mr. Monte Cristo 7 pyta, w kilku odcinkach towarzyszy Tobie szabla, czy mógłbyś opowiedzieć, jak ją zdobyłeś? Chodzi zapewne o tę szablę. I rzeczywiście jest to moja szabelka. Teraz widzę, że przydałoby się jakieś solidne tutaj szorowanko. Ale generalnie jest to moja szabla, która może nie jest jakąś wspaniałą rekonstrukcją, ale no była to moja pierwsza szabla, którą kupiłem sobie jako 17-latek. Odkupiłem ją od kolegi z grupy rekonstrukcyjnej i towarzyszy mi w zasadzie od tych kilkunastu lat. No wielokrotnie była modyfikowana, bo zmieniałem w niej pochwę, przerabiana była rękojeść, bo popękała, na całej głowni są ślady po wżerach, bo ona długo służyła mi jako taka szabla bojowa do
do treningu. Także nie jest to ani jakaś wspaniała rekonstrukcja, ani jakiś piękny okaz, ale jest to po prostu moja szabla, z którą mam bardzo wiele pozytywnych wspomnień i zostanie pewnie ze mną już do końca życia, chociaż nie używam już jej bojowo, bo po prostu mi jej szkoda. Teraz to już jest tylko eksponat, rekwizyt, chociaż oczywiście głownia jest kuta i można w jakiejś awaryjnej sytuacji można by spokojnie jej używać także w fechtunku. Witold pisze, nie odpowiedziałeś waszmość na moje pytanie o batorówkę. Gdzie takową można nabyć? W Google, do którego odsyłałeś, pojawiają się pod tym hasłem czapki krakowskie, wełniane, kolorowe. I teraz nie jestem pewien, czy pytasz o batorówkę, czyli szablę, która ma na głowni wizerunek Stefana Batorego, czy pytasz o magierkę, czyli o tę czapkę, którą mam teraz na głowie. Generalnie odpowiadając na twoje pytanie, ale też na bardzo wiele pytań, które się pojawiły dotyczące właśnie rzemieślników, skąd można wziąć, kupić szablę, gdzie można kupić strój, gdzie można kupić taką czapkę. Mogę wam tak generalnie zarekomendować grupy na Facebooku o nazwie Szlafroków Rozmowy. To jest grupa rekonstruktorów, fascynatów właśnie dawnej Rzeczpospolitej. Tam można zadać pytanie właśnie o konkretnych wytwórców, konkretnych przedmiotów i na pewno ktoś pomoże. I polecam też taką grupę, która nazywa się Targowisko. W aliasie jest bodajże Targowisko Reko przez C. Tam z kolei to jest takie rekonstrukcyjne Allegro. Czasami pojawiają się tam też przedmioty właśnie z XVII wieku, ale wydaje mi się, że tam też można zadać pytanie o rzemieślników wykonujących szable, wykonujących ubrania, czapki itd., itd. I z pewnością ktoś chętny do zrobienia czegoś takiego się zgłosi. Tylko warto pamiętać, że no to nie jest jednak, to jest rękodzieło, to jest rzemiosło, więc zarówno na szable, jak i na ubiór, jak i na czapki itd. dość długo się czeka. Wiem, że koledzy, którzy zamawiali szable, no to potrafili czekać na nie nawet 2-3 lata, więc no, u takich czołowych polskich rzemieślników, kowali, to niestety trzeba się uzbroić mocno w cierpliwość. Ja teraz zamówiłem sobie nowy set ubrań staropolskich i też termin mam dopiero na początku przyszłego roku, a zamawiałem je bodajże w czerwcu albo w lipcu, więc sami widzicie, że no, ten czas trwania jest dość długi i trzeba po prostu poczekać, ale często im dłuższy czas oczekiwania, tym większa gwarancja tego, że ktoś wykona wam naprawdę fantastyczny przedmiot, bo ci czołowi polscy rzemieślnicy zrobili ogromne postępy, jeśli chodzi o wykonywanie różnego rodzaju rekonstrukcji. No i dzisiaj należą niewątpliwie do światowej czołówki rzemiosła. Słuchajcie, na pozostałe pytania postaram się odpowiedzieć bezpośrednio w komentarzach. Przepraszam, jeżeli czasami nie odpisuję, staram się odpisywać wszystkim. Jeżeli tych komentarzy jest dość dużo, no to wtedy niektóre mi umykają. Także atakujcie, piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, a ja będę starał się wam odpowiadać na bieżąco, już tak normalnie, tradycyjnie. Mam nadzieję, że następne Q&A nagram nieco szybciej niż za rok, bo właśnie rok minął od ostatniego materiału tego typu. I będę mógł odpowiedzieć wam na kolejny zestaw pytań związanych z moją działalnością na YouTubie. A na dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Zachęcam do wspierania mojego kanału na Patronite i oczywiście subskrybowania i zostawiania łapek w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czołem!